We are so glad to be back as a team serving here in Poland. Jesteśmy bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy znowu być w Polsce i być z wami. From our church, we have a gift for you. Mamy taki specjalny prezencik dla was z naszego zboru. We have a church member who has handmade some Texas keychains for you. Jedna z sióstr w naszym zborze przygotowała takie breloczki teksańskie. It's hard for us to express how much you mean to us. I naprawdę ciężko nam jest wyrazić, jak się cieszymy z tego, że jesteśmy razem. And how much this partnership with Radosz has blessed Calvary Baptist. I jak nas to buduje, że możemy mieć takie partnerstwo z wami. So this woman, she had this idea to make you keychains and to have our church members write their name on the keychain. Także na każdym z tych breloczków, którą ta siostra zrobiła, ktoś z naszego zboru napisał swoje imię. So that you would know that there's someone named Derek in Hamilton who prays for this church. Żebyście wiedzieli, że na przykład Derek, który tu się podpisał, modli się o was. And my hope is that when you see this, you would pray for Derek. I mamy nadzieję taką, że jak zerkniecie na to, to też o Derka pomodlicie. So she handmade all of these, and our members have signed them for you. I ona przygotowała te wszystkie breloczki. Nasi członkowie zboru, byłem tam, mogę potwierdzić, podpisali je. So we would like to hand these out, if that's okay at this time. Chcemy wam teraz rozdać. That's very appropriate. I have Kyle and Zach, if y'all will help. Także teraz weźcie, słuchajcie, każdy z was, breloczków jest dość i możecie sobie wziąć. I zachęta jest to do modlitwy o nasz zbór partnerski w Hamilton. Też wielka radość. Thank you very much. If you, what's the name of this sister? Sharon. Sharon. To pomodlimy się chwilę o Sharon. Wy możecie otrzymywać, a my podziękujemy, bo myślę, że się napracowała trochę. She worked very, very hard on these to get them ready so in we time. We will pray for Sharon now. Pray for Sharon now? Tak, I will pray. Panie Boże, dziękujemy Ci za siostrę Sharon, która nam daje te, dzięki której mamy te breloczki. Błogosław ją, dziękujemy za jej miłość, którą w ten sposób wyraziła. Niech to faktycznie wspiera nas w naszej wzajemnym oddaniu sobie i modlitwie o siebie. Amen. Amen. Poczekamy chwilę, żebyście wszyscy dostali po breloczku, a myślę, że my powolutku będziemy z pastorem Andrew się kierować w stronę kazalnicy. Slowly we will go to the... Slowly. Slowly. Okay. Fine. You do it very well. Now, if Dan translated you right, Mateusz, I believe I have 3 hours to preach. No, I have sad news. Not 3 hours. 3 hours in total, so just 2 hours. Oh, just 2 hours. I can do 2 hours. Very good. This morning we'll be in Matthew chapter 25. Dzisiaj zwrócimy się do Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 25. This morning we're going to be talking about joy versus judgment. Będziemy mówić o relacji pomiędzy radością i sądem. Faithlessness versus faithfulness. Pełnią wiary i brakiem wiary. I was truly blessed this past week to be a part of the family camp. And I was, as I said earlier, you know, words do not describe the joy that I had to be back here in Poland serving. I dla mnie naprawdę ciężko znaleźć jest teraz takie słowa, które są odpowiednie, żeby wyrazić radość z tego, że znowu jesteśmy razem. Our theme this week was Treasure Island. Mieliśmy takie hasło główne na obozie, Wyspa Skarbów. I'd never read Treasure Island. Muszę się przyznać, że nigdy nie przeczytałem tej książki. So I read it just for this trip. Because I knew Dan was going to try to trap me with a question. Ale przeczytałem specjalnie właśnie przed tym obozem, bo wiedziałem, że Dan będzie na pewno jakieś podchwytliwe pytania z tej książki zadawać. Dan did a wonderful job. Everybody did a wonderful job. And I can say, as we talked about a lot of different treasures, that your church and our partnership with your church is one of my greatest treasures.
I muszę powiedzieć, że wszyscy zrobili bardzo dobrą pracę, Dan zrobił bardzo dobrą pracę. I kiedy patrzę na to hasło, to widzę, jak wiele skarbów też mamy właśnie w naszym partnerstwie między zborami. Znaczy inaczej, że to, że my jesteśmy w partnerstwie z wami, to jest jednym z największych skarbów naszego zboru. And this is not with the sermon, but to my sister and to the others from Ukraine, I want you to know that we are still praying for you and standing with you to see you reunited with your families and with your home. I chciałbym też powiedzieć Julii, że modlimy się też i w Teksasie o was, o Ukrainę, o to, żeby ten pokój zapanował i żebyście mogli być razem ze swoimi bliskimi. We have not forgotten your struggle and we will stand with you. Pamiętamy o tym. To jest dla nas ważne. So, a few weeks ago when Mateusz was in Hamilton, he decided to preach there what he had been preaching here. Kilka tygodni temu tak się zdarzyło, że Mateusz był w Hamilton i zdecydował się głosić to samo kazanie, które tydzień temu wygłosił tutaj. And I thought, Mateusz is a smart man. Pomyślałem sobie, że no to jest niegłupie. So I'll do what he did. Zrobię to samo. At Calvary we've been going through the Gospel of Matthew since September of 2020. Od 2020 roku, od września w naszym zborze przechodzimy przez Ewangelię Mateusza. So almost 2 years and we're in chapter 25. I po tych 2 latach jesteśmy już w 25 rozdziale. And the last passage we covered, ironically, was about treasure. I co ciekawe, ostatni nasz fragment, który żeśmy rozważali w naszym zborze, dotyczył właśnie skarbów. So let me ask you, does knowing Jesus make you joyful? Pytanie brzmi do was. Czy poznanie Jezusa daje radość? Does serving Jesus make you joyful? Czy służba Jezusowi daje radość? Does being a Christian make you joyful? Czy bycie chrześcijaninem daje radość? Does it do it? Tak. Good. Does it always make you joyful? Uwaga, czy to zawsze daje radość? No, to takie ryzykowne, bym powiedział. We trochę, ale to dobrze. Joyful sister here, which is wonderful. Are there times that maybe you're not joyful? Ale uwaga, czy zdarzają się czasy, kiedy nie mamy radości? Zdarzają się. The Bible commands us to rejoice always. Wiemy oczywiście, że Biblia mówi, abyśmy się zawsze czy we wszystkim cieszyli. But I know that there are times I have a hard time being joyful. No, ale ja wiem, że są takie chwile, kiedy jest mi wcale nie do śmiechu. Why is it that we have a hard time being joyful? Czemu często jest ciężko nam zachowywać radość? As a Christian, we have every reason to rejoice always. Bo w pewnym sensie mamy te powody, żeby zawsze się radować przecież jako ludzie wierzący. God is a good God who does a lot of good things for us. Bóg jest dobrym Bogiem, daje nam wiele doskonałych rzeczy. Sometimes we lose sight of the good things God does for us because we are not faithful with what He has entrusted to us. I myślę sobie, że często jest tak, że gubimy wątek i nie za bardzo widzimy te dobre rzeczy, które Bóg nam daje, bo po prostu przestajemy być wierni w tym, co Bóg nam powierzył. How can the Apostle Paul sing praises to God while chained in a dungeon? Jak to jest możliwe, że apostoł Paweł, który widzimy, siedzi w więzieniu, gdzieś tam w jakiejś takiej zatęchłej dziurze i on śpiewa pieśni Bogu? How can we find joy when our homes are destroyed? Jak możemy znajdować radość, kiedy nasze domy ktoś bombarduje? How can we find joy when our health collapses? A jak możemy znajdować radość, kiedy zdrowie zaczynamy tracić? This is what we'll talk about this morning. I o tym dzisiaj będziemy mówić. In Matthew 25 we will see that joy is found in faithfulness. I chciałbym pokazać, że w tym 25 rozdziale Ewangelii Mateusza radość znajduje się w wierności. If you'd bow with me, I'd like to pray for us. Pomódlmy się. Our Lord God, we praise you. Panie, dziękujemy ci, chwalimy cię. Lord Jesus, we long for the day of your return. I czekamy na dzień twojego powrotu, Panie Jezu. In which we will sing holy, holy, holy. I będziemy wtedy śpiewać święty, święty, święty. And delight in your presence. I cieszyć się twoją obecnością. But I pray your presence would be here this morning with us. I dziękujemy za twoją obecność tutaj z nami dzisiaj. That we might taste the joy of your salvation here this morning. Proszę, abyśmy posmakowani tej radości zbawienia tu dzisiaj. Give us eyes to see. Daj nam oczy, które widzą. Give us ears to hear. Uszy, które słyszą. Give us hearts that believe. I serca, które wierzą. In Jesus' name I pray. Amen. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
Matthew 25, we'll be starting in verse 14. Mateusza 25 rozdział od 14 wersetu. Jesus says, "For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. Immediately the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. In the same manner, the one who had received the 2 talents gained 2 more. But he who received the 1 talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, 'Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have gained 5 more talents. His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You are faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Also, the one who had received the 2 talents came up and said, "Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have gained 2 more talents. His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Do 23 wersetu. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: "Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem." Rzekł mu pan jego: "Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego." Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: "Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem." Rzekł mu pan jego: "Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego." So in this part of the Gospel of Matthew, Jesus is talking about his return. And this comes off of the very beginning of this chapter where Jesus says the kingdom of heaven will be like this. And so he's saying that when he returns, this is what the situation will look like. W tym fragmencie Ewangelii Mateusza Pan Jezus opowiada o sytuacji, która będzie poprzedzać jego powrót. Są to pewne opowieści, które mają nam pokazać, jaka będzie sytuacja, jak sytuacja będzie wyglądać. And this parable focuses on how we have to give an account to Jesus with the things he has given to us. I ten fragment pokazuje, jak będziemy musieli stanąć przed Panem Jezusem i zweryfikować to, co nam powierzył. So talent, it was a lot of money. Talent to była naprawdę duża suma pieniędzy. It was roughly 6,000 denarii. To było 6,000 denarów. It would take a common laborer over 16 years to earn a talent if he worked every day for those 16 years. 16 lat by zajęło zwykłemu takiemu robotnikowi zebranie poprzez codzienną pracę jednego talentu. So one guy has 5, one guy has 2, one guy has 1, but it's all a lot of money. Jeden otrzymał 1 talent, drugi 2 talenty, a trzeci 5 talentów. The point's not so much about the worth, but about the purpose for giving the slaves this money. Jakby sedno tutaj nie leży w samej ilości talentów, ale raczej w celu, w jakim oni owe talenty otrzymali. It's really important for us to note that the master gives according to each slave's ability. I ważne jest też to, żebyśmy zauważyli, że każdy dostał według swoich zdolności te talenty. This means that each slave was capable of being faithful with the amount given to him. I oznacza to, że każdy z nich posiadał zdolność używania tego talentu, który otrzymał, we właściwy sposób.
And so the master goes away, and then he comes home, and the slaves have to give an account. A więc pan odjeżdża, gdzieś tam sobie siedzi, wraca i każdy z tych sług musi teraz zdać raport. Now this first guy, he goes immediately and starts working with the money given to him. I ten pierwszy widać, że od razu się wziął do pracy i z tym, co otrzymał. So when the master comes, he says, "Master, I've doubled your money." I on przychodzi i mówi, proszę o to twoje pieniądze. The second guy does the same. He immediately goes, he starts working with the money, so the master comes back and says, "Master, I've doubled your money." I drugi przychodzi i mówi, ja podwoiłem to, co mi dałeś. Proszę, popatrz, jestem... Od razu przychodzi i mówi, to są, to, oto twoje pieniądze. The third guy goes and digs a hole. Natomiast ten trzeci, what happens with the third one? The third man, the third slave, yes. Digs a hole in the ground to hide the money. A trzeci zamiast robić coś z tymi talentami, wykopał dół i tam zakopał ten talent. So he's like Captain Flint hiding his treasure. Czyli on jest takim jak kapitan Flint, który zakopał na wyspie skarbów swój skarb. That's for the family camp people. To dla tych, którzy wiedzą więcej o kapitanie Flincie na obozie, jak byli, to wiedzą. So when the master comes back, he follows his treasure map, digs up the talent and gives it to his master. No więc przychodzi pan, no on toś idzie do tego miejsca, odgrzebuje ten talent, no i mówi, o proszę bardzo. It's not that he didn't have the ability to do what the master wanted him to do with the money. I chodzi o to, że to nie jest tak, że on nie miał zdolności zrobić czegoś z tym talentem. He did not have the desire. Nie miał ochoty zrobić czegoś z tym talentem. To do what his master had called him to do. I żeby wypełnić zadanie, które powierzył mu jego pan. So Jesus, he talks about the master coming back after a long time. He's always preparing us for his delay in coming. I tutaj zwróćcie uwagę, że Pan Jezus przygotowuje na swój powrót. Mówi, że ten Pan powrócił po bardzo długim czasie. Przygotowuje nas w jakiś sposób też na to samo względem Niego. But like my brother said earlier, he could come at any moment. Ale może przyjść kiedykolwiek. We should be ready. Powinniśmy być gotowi. The first guy is ready. He gives to the master 10 talents, doubled his money. Czyli ten pierwszy daje w sumie 10 talentów, bo podwoił te 5 talentów swojemu Panu. And the master calls him good and faithful. I pan nazywa go dobrym i wiernym. The word good means to be useful. Dobry tutaj oznacza pożyteczny. It's not that he's morally good, but that he's a useful slave. To nie jest ocena jego postępowania ogólnego, tylko użyteczności w tym, co mu zostało powierzone. And he's a useful slave because he's a faithful slave. Jest wierny. And so the master gives him a reward for his faithfulness. I dlatego otrzymuje nagrodę za swoją wierność. You know, God does not call us to be faithful to him because he's selfish. I nie chodzi tu o to, że mamy być wierni dlatego, że Bóg jest samolubny. God gives more to this slave, but it's not a burden. I Bóg daje mu więcej i to nie jest dla niego ciężarem. Notice how he says in verse 21, enter into the joy of your master. I mówi też bardzo ważne słowa w 21 wersecie, wejdź do radości pana swego. This means that the benefit that the master gets from the faithfulness of his slave is now shared with his slave. Innymi słowy, jakby to, co on wypracował dla niego, staje się teraz, może tego używać. When we serve Jesus, there's difficulty and hardship. We have to work hard with it. Kiedy służymy Panu Jezusowi, często są trudności, przeciwności i to nie jest proste. But Jesus is good and kind. Ale Jezus jest dobry i łaskawy. And the joy he experiences from our faithfulness, he shares. I ta radość, którą on odczuwa z naszej wierności, to będzie radość, którą będzie z nami współdzielił. And notice that the second slave, he gets the exact same reward. I jeśli chodzi o tego drugiego, zwróćcie uwagę, sługę, on dokładnie taką samą nagrodę otrzymuje. This means that it's not so much about one person being better than another, one Christian being better than another. Czyli zwróćcie uwagę, tu nie chodzi o to, że ktoś dostaje więcej, bo jakby jest lepszy. I cannot sing like Zach and Mari. Nie mogę tak ładnie zaśpiewać jak brat nasi właśnie przed chwilą brat i siostra. You do not want to hear me try to sing. Nawet nie chcecie, like Zach and Mari. Żebyście nawet nie chcecie posłuchać mojej próby zaśpiewania.
That's why the microphone was pointed at the guitar and not right here. Dlatego ten mikrofon był skierowany na gitarę, a nie na moje usta. But we don't judge ourselves based on how other people behave. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy się teraz oceniali w świetle tego, jakie talenty otrzymują inni ludzie. God doesn't judge us based on how other people behave. Bo również Bóg nie ocenia nas w odniesieniu do zachowania innych ludzi. He will judge you based on how you behave with what he has given you. Ale rozliczy się z tobą w oparciu o to, co tobie powierzył. And the reward for being faithful is joy. A nagrodą za to, żeby być wiernym, jest radość. So as we look at this, the first thing that I think it's really important for our spiritual life, for us to have joy, is to realize that we are slaves and Jesus is the master. I pierwsza rzecz, którą chyba w takim duchowym wymiarze powinniśmy zrozumieć, to że Jezus jest Panem, a my jesteśmy, i to nawet nie sługą, jak my mamy przetłumaczone, ale niewolnikiem. We don't come to Jesus like he's some powerful friend. We don't come to Jesus like he's some magic genie or some magical friend who we can use for our own purpose. A więc nie przychodzimy do Pana Jezusa jako do jakiegoś takiego kumpla, który jest napakowany, albo jak do takiego jakiegoś dżina z butelki, który jest po to, żeby spełniał nasze zachcianki. When you come to Jesus, you come to the great king. A kiedy podchodzimy do Jezusa, to podchodzimy do wielkiego króla. We give our lives to him in faith because we believe he is a good king. I powierzamy mu swoje życie w wierze, wierząc w to, że jest dobrym królem. We believe he's a faithful king. Wierzymy, że jest wiernym królem. But let us not lose sight of the fact that he is the king and we are the slaves. Ale ciągle przy wszystkich tych dobrociach króla, on jest królem, a my jesteśmy sługami. But the second thing we have to remember to be able to find joy in our lives is that our lives are not our own. A druga rzecz, żeby faktycznie umieć się cieszyć w naszym życiu, to musimy pamiętać, że nasze życie nie należy do nas samych. Everything you have is a gift from God. Bo wszystko, co otrzymałeś, jest darem od Boga. Whether it's the possessions you own, the talents you have, or the very breath you breathe. Rzeczy materialne, talenty, które posiadasz, a nawet tchnienie w twoich piersiach. And if you're a Christian, that means your life belongs to Jesus. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, oznacza to, że twoje życie należy do Chrystusa. If you're not a Christian, your life still belongs to Jesus. Ale nawet jeśli nie jesteś człowiekiem wierzącym, to też tak naprawdę to twoje życie należy do Chrystusa. And he has entrusted us with our life that we might live our lives for him, for his glory, for his pleasure, for his will, for his name, not dlatego, for że otrzymaliśmy to życie właśnie po to, aby przeżyć je dla Bożych celów, dla Bożych wartości w ten sposób. I think a good way to know if you're living for Jesus or not is to look at your life. How do you serve God or do you serve God? I myślę, że patrząc właśnie, to jest dobry moment, żeby spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, jak służysz albo czy służysz Panu. Churches are filled with people who come to receive, but not filled with people who come to serve. Dlatego, że kościoły na świecie są wypełnione ludźmi, którzy przychodzą, aby otrzymywać, ale niekoniecznie ludźmi, którzy przychodzą, aby służyć. The world is filled with people who live for themselves and rarely live for someone else. A świat jest wypełniony ludźmi, którzy żyją sami dla siebie, a nie takimi, którzy żyją dla innych. So do you serve Jesus? Czy służysz Jezusowi? And if the answer is yes, do you serve him with joy or because you feel like you must? A jeśli służysz, to czy służysz z radością, czy służysz z poczucia przymuszenia jakiegoś? And we're slaves whether we like it or not. Jesteśmy sługami, czy chcemy, czy nie chcemy. If you're a Christian, you're a slave of Jesus, but if you're not a Christian, you're a slave to sin and death. Jeśli jesteś właśnie chrześcijaninem, jesteś niewolnikiem Jezusa, a jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to jesteś niewolnikiem różnych pożądliwości. But slavery to sin and death leads nothing, leads to only hell. Natomiast to właśnie druga opcja, takie życie tylko i wyłącznie w pożądliwościach, ostatecznie prowadzi do piekła. But being a slave of Christ leads to eternal life. Natomiast bycie niewolnikiem Jezusa prowadzi do życia wiecznego. Eternal joy is the reward of those who walk by faith in Jesus Christ. Czytamy tutaj o tej wiecznej radości, która jest nagrodą dla wszystkich, którzy byli wierni Jezusowi. But be warned, because faithlessness brings only judgment. Natomiast ten brak wiary przynosi sąd. Verse 24. 24 werset.
And the one also who had received the one talent came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. And I was afraid, and I went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. But his master answered and said to him, You wicked, lazy slave. You knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore, take away the talent from him, give it to the one who has 10 talents. For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Throw out the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. 24 do 30. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem? Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie więc od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zabrane zostanie i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. So why did two of the slaves do what's right with the money and one chose not to? Czemu tych dwóch sług zrobiło to, co należało zrobić z tymi talentami, które im powierzono, a ten jeden zrobił inaczej? Why do some people hear the gospel and respond positively and then others reject Jesus? Dlaczego jedni słuchają Ewangelii i ją przyjmują, a drudzy słuchają i ją odrzucają? I think it's because of how people view God. Myślę, że ostatecznie to jest chyba związane z tym, jak ludzie postrzegają Boga. Notice how this third slave, he looks at his master and he says, I knew you were a hard man, a difficult man, and that you were an oppressive man. I zwróćcie uwagę, jak ten trzeci postrzega tego swojego pana. Mówi, że jesteś takim surowym, strasznym człowiekiem. So many people reject Jesus because they think God is a hard God, a difficult God, an oppressive God. Myślę, że też patrzymy na Pana Jezusa i bardzo wiele osób odrzucało Boga właśnie myśląc sobie, że On jest takim Bogiem okrutnym, strasznym. So he has this excuse. He says, I was afraid of you because you're such a mean person. So I thought, I didn't want to lose your money, I'll hide it so at least you'll have what's yours. I właśnie dlatego on mówi, ja poproszę, no zobacz, ty jesteś takim człowiekiem, ja się bałem i w tym moim lęku po prostu zakopałem i proszę uprzejmie, dostajesz to, co wykopałem. And the master says, you liar. A on tak naprawdę mówi, mistrz, no ty kłamco. You're wicked. Jesteś nikczemny. And you're lazy. Leniwy. And that word lazy, it means to hesitate. I ten leniwy oznacza taki, że co? To taki, hold back. No, niechętny działaniu. So it's not necessarily that he's lazy, but it's that he's unwilling to move forward and to do what's right. Czyli to jest taki człowiek, który jest niechętny do tego, by pójść do przodu. And he claims that the reason why he's hesitating is because he's afraid of the master. I zwala trochę winę na pana, bo mówi, że no ja ten powód, dlaczego ja taki jestem niechętny, to w tobie jest, mistrzu, czy panie. Here's the scary thing about God. He sees through all of our excuses and lies. I tu jest taka trudna kwestia, jeśli chodzi o Boga, no, że Bóg jakby potrafi wszystkie nasze wymówki we właściwym świetle postawić. If you were afraid of me, you would have at least put my money in the bank. I mu to mówi, no słuchaj, gdybyś naprawdę tak bardzo się mnie bał, to czy byś nie powinien był w takim razie przynajmniej tych moich talentów do banku? Zostawić? The master gave the slaves money so they would make more money with it. Dlatego, że zadaniem tego sługi było obracanie tymi talentami. That was the purpose, and these slaves knew that. I takie było zadanie i on o tym wiedział. So his hesitation was not because of fear. A więc to jego niechęć nie wynikała z lęku.
If he truly feared, he would have at least done the easy thing and let the bank earn money for him. Bo gdyby naprawdę się bał, to przynajmniej zrobiłby minimum, a tym minimum, jeśli jemu się już nie chciało obracać tymi talentami, to przynajmniej byłoby danie tych pieniędzy do banku. So why did he refuse to do something good with the master's money? A więc dlaczego odmówił posłuszeństwa swojemu panu? I believe it's because he hated his master. Ja myślę, że tak naprawdę ostatecznie dlatego, że nienawidził tego pana. I believe he did not want his master to have any benefit from his life. I tak naprawdę nie chciał, żeby pan jakichkolwiek korzyści czy czegoś dobrego z jego życia otrzymał. The slave had the ability. Remember, he gave to each according to his ability. I pamiętajcie, że pan dał wszystkim według ich zdolności, czyli on miał zdolność do tego, by ten talent pomnożyć. He even had an easy option of putting it in the bank. Nawet taka najprostsza rzecz, żeby ten talent do banku przekazać. But he chose not to because he despised his master. Ale tak naprawdę wybrał zlekceważyć swojego pana. I have a family member who's a Dallas detective, a police officer. It's a friend of yours? Family member. Family member. O, okay. Dobrze. Mam swojego krewnego, który jest detektywem w Dallas. I don't know why I always tell stories about speeding when I'm in Poland, but I'm going to tell another story about speeding. She's a Dallas cop, so she knows how to drive really, really fast. And I don't know if she's ever talked with you, Mateusz, but she has your same philosophy that the speed limit is merely a suggestion. Więc tutaj kilka takich uwag. Generalnie ja zawsze mówię, że trzeba używać zdrowego rozsądku, jak się jeździ, czyli dostosowywać prędkość do sytuacji na drodze, niekoniecznie kierować się ograniczeniami. I on mówi, że właśnie ta jego krewna, ona też ma podobne podejście, czyli potrafi jeździć bardzo szybko drogami amerykańskimi, no a skoro jest oficerem, to tym policji to tym bardziej może. Okej. Okay. So she's just flying down the road one czyli night. Potrafi jechać bardzo szybko drogą. And then the lights and sirens come on behind her. I włącza sobie syrenkę i zasuwa. Officer comes up, you know, knocks on the window, and he says, you know, why were you going so fast? I ona wtedy ściga sobie kogoś po drodze, zatrzymuje się, włącza tą syrenę, znaczy włącza syrenę, zatrzymuje się, puka w okienko, mówi, czemu pan czy pani jechali tak szybko? She started to give her excuses for why she was going so fast. Not paying attention, nobody was around. And then she takes out her ID and she shows them her badge. I... A to ją zatrzymali, przepraszam. Czyli to ona w takim razie była tą osobą, którą zatrzymali. No i ona zaczyna tłumaczyć, ale wyciąga swoją odznakę. So the cop looks at her badge. And he looks at her. He says, "You should know better." And then writes her a ticket. And license is taken. And then writes her a ticket. Aha. Czyli policjant zatrzymuje ją, to trochę inaczej z naszymi policjantami. Bo jak ten policjant ją zatrzymał, a ona jednak przekroczyła tą prędkość, to on jej powiedział, że powinnaś wiedzieć, z jaką prędkością jechać i mimo wszystko daje jej mandat. No, ja myślę, że polski policjant polskiemu policjantowi mandatu by nie dał. Tak się zastanawiam. Okay, I just think it's contrary to our experience because in Poland, if a policeman will stop policeman, would not give a ticket probably. Contrary. Czyli amerykańscy policjanci dają mandaty za szybką jazdę amerykańskim policjantom, którzy nie są na służbie. To warto pamiętać. She expected to be treated like that. Mm-hmm. Czyli ona, okay, czyli ona jednak miała takie poczucie, że być może jej się upiecze, tak jak polskim policjantom. But true justice cannot be deceived with excuses or with a badge. Ale, jeśli ktoś naprawdę kieruje się sprawiedliwością, to nie zwróci uwagę nawet na to, że osoba, która jest zatrzymana, jest tak samo policjantem, czy na różne wymówki, które taka osoba może dostarczyć. So the master looks past the fact that this is his slave and he looks past the excuses the slave gives and he judges the slave. I tu mamy podobną sytuację. Ten pan jakby nie zwraca uwagi na wymówki,
Nie zwraca uwagi na to, że to jest jego sługa i po prostu wydaje wyrok. Jesus says to everyone who has more shall be given. He'll have an abundance, but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. I mówi tak, że ten, który, nie pamiętam, which verse it is? Verse 29. 29 werset. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. The slave had the money, but he didn't have faithfulness. Ten sługa miał talent, pieniądze, ale nie miał wierności. And so what he did have, the money, to, co miał, pieniądze, was taken away because he didn't have what was most important. Zostało mu zabrane, ponieważ nie miał tego, co było najważniejsze. He didn't have faith. Nie miał wiary. And so the master throws him into the outer darkness, which is another word for hell. A więc wrzucony został w ciemności zewnętrzne, werset 30, to jest opis piekła. This is not a place where you just cease to exist. To nie jest takie jakieś miejsce, gdzie tracimy istnienie. It's eternal death that hurts forever. Ale jest to taka śmierć wieczna, która naprawdę jest dotkliwa na wieki. There's weeping and there's gnashing of teeth because of the pain. Te obrazy są niefajne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. The slave's supposed position with his master as a slave didn't matter. I to, że on wcześniej uważał się za sługę swojego pana, nie ma znaczenia. And his excuses didn't work. I jego wymówki też nie mają znaczenia. There are a lot of excuses that we can make up for why we don't obey God. Myślę, że mamy dużo różnych wymówek, które możemy przedstawić, dlaczego nie jesteśmy posłuszni. A lot of excuses we can make up for why we don't want to serve God. Dlaczego nie chcemy służyć Bogu? But he's the great king and he sees through all of it. Ale on jest wielkim królem, on potrafi prześwietlić te wszystkie nasze argumenty. I think that perhaps we even convince ourselves that our excuses are real and true and matter. I być może nawet sam siebie przekonujesz i jesteś w stanie przekonać, że to wszystko jest prawda, te wszystkie twoje wymówki. But neglecting what God has entrusted to you is never okay. Ale lekceważenie tego, co Bóg ci powierzył, nigdy nie jest dobrem. It's easier to be selfish. Łatwiej jest być samolubnym. It's easier to reject God. Łatwiej jest lekceważyć Boga. For right now. Teraz. But not when you go into judgment. Ale nie wtedy, kiedy powróci na sąd. You will give an account for your life. Trzeba będzie zdać sprawę z naszego życia. I think some people go to church and they believe that because they go to church that they're okay with God. I myślę, że niektórzy chodzą do kościoła i myślą, że przez chodzenie do kościoła już są w porządku z Bogiem. Some people think going to church and being a good person makes their sins not so bad. Albo niektórzy myślą, że jak chodzą do kościoła, to już ich grzechy nie są takie straszne, bo przecież chodzą do kościoła. Like my cousin, you know, it's like she puts her badge out. Well, I'm a cop, but it's okay. We say, well, I go to church. I'm a good person. It's okay. God says no. To tak jak ta moja kuzynka, która pokazała tą swoją odznakę, mówi, no popatrz, no przecież jestem policjantem. To chyba powinno być okej. Okay. Tak samo ludzie mówią, no popatrz, Panie Jezu, przecież chodzę do kościoła, to chyba powinno być okej. Okay. No ale to nie jest okej. Okay. Sin is never okay. Dlatego, że grzech nigdy nie jest okej. Okay. Because our king is a holy God. A nasz król jest świętym Bogiem. If you're not a Christian, realize that every breath you have is still a gift from God. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to chciałbym Ciebie zachęcić, żebyś sobie uświadomił bądź uświadomiła, że każdy oddech jest darem Bożym. To, co robisz z tym darem Bożym dzisiaj, będziesz kiedyś musiał zdać raport czy z tego. If you are a Christian, realize the price that was paid for you to become God's. A jeśli jesteś chrześcijaninem, to uświadom sobie cenę, jaką musiała być zapłacona za to, żebyś był własnością Bożą. The blood of Jesus demands our obedience. I ta krew Chrystusa, która została za ciebie przelana, ona wymaga, ona wzywa do tego, byś był posłuszny. We walk by faith. Chodzimy w wierze. That means we surrender our lives to Jesus. I to oznacza poddanie naszego życia Chrystusowi. It means we say, "Your will be done, not mine." I to oznacza modlitwę, bądź wola Twoja, nie moja. It means
Jesus jest boss man, not me. To Jezus jest szefem, nie ja. What he calls us to do is what we should be focused with accomplishing. I to, do czego nas wzywa, to żebyśmy właśnie byli skupieni na skończeniu tego zadania. Let us be found faithful when he comes. Żeby, kiedy przyjdzie, odnalazł nas wiernymi temu zadaniu, które nam powierzył. If not, just know that faithlessness brings only judgment. Dlatego, że niestety brak czy brak wiary powoduje sąd. Chapter 24, verse 46, it says, blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. 26 werset. Błogosławiony ten sędzia, ten sługa, którego znajdę tak czyniącego. Jesus is coming back. Jezus powraca. You may die before that happens. Możemy umrzeć, zanim to się wydarzy. But whichever comes first, will you be found faithful or faithless when you see Jesus? I niezależnie od tego, czy najpierw przyjdzie Jezus, czy najpierw przyjdzie twoja śmierć, pytanie brzmi, czy znajdzie ciebie wiernego, czy niewiernego. Selfishness is easy. Taka samolubstwo jest proste. It's easy to think that your problems are worse than the next person's. Łatwo jest przekonać się, że moje problemy są trudniejsze, głębsze niż kogoś obok. It's easy to think that your opinions are facts. Łatwo założyć, że moje opinie. It's easy to think that your desires are more important than the desire of the person next to you. Czy pragnienia są jakieś ważniejsze niż kogoś obok? And it's easy to think that the way people have hurt you justifies how you treat them. I łatwo jest też przekonać samego siebie, że to, jak ktoś mnie zranił, jest wystarczającym powodem, żeby mu oddać tym samym. It's easier to bury God's treasure instead of honoring God with his treasure. I łatwiej jest zakopać twój talent, niż tym talentem obracać. But the end result is death if you do. Ale skutkiem ostatecznym jest śmierć, jeśli wybierzesz tą łatwiejszą opcję. If you want joy, jeśli chcesz tej radości, joy is found only through faith in Jesus Christ. Zwróćcie uwagę, że ta radość jest związana z posłuszeństwem, z robieniem tego, co Bóg powierzył. Joy is a rare commodity in today's world. A radość, mam wrażenie, jest taką rzadką cechą dzisiejszego świata. People are exhausted, people are distracted, people ludzie are tired. Wyczerpani, ludzie są zmęczeni, pogubieni. Sure, we find moments of happiness, but those moments don't last, do they? I oczywiście są takie chwile, kiedy mamy tą radość, jakaś szczęście, ale nie trwa to zbyt długo. But eternal joy, joy that never ends. Ale radość wieczna, która nigdy się nie kończy. That's what the King has to offer us. I właśnie to oferuje nam nasz król. If we're willing to die to ourselves and to live for him. Jeśli jesteśmy skłonni do tego, aby umrzeć sami dla siebie i żyć dla niego, then in the end you'll find a joy that never ends. To odnajdziemy na końcu tej drogi radość, która nigdy nie przeminie. Amen. Amen. Postańmy i pomódlmy się.